Do kolejnego zdarzenia doszło na Krajowej Ósemce. W czwartkowy poranek w miejscowości Żubryn w przydrożnym rowie znalazł się kolejny pojazd, a właściwie trzy pojazdy, bowiem na lawecie doczepionej do ciężarówki swą podróż zakończyły dwa dostawcze busy. Wydobyty przez strażaków kierowca rozbitego samochodu ze złamaniem nogi trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Sprawca jadąc w kierunku przejścia granicznego w budzisku nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go pojazdu, poinformował nas Andrzej Kryścia, naczelnik suwalskiej drogówki. Gdy ten zaczął hamowanie, kierowca lawety najechał na tył na czepy, jednocześnie skręcając w prawo. Niszcząc w zderzeniu kabinę, przejechał przez pobocze i zjechał do przydrożnego rowu, wywracając pojazd na prawy bok. Dobre warunki na drodze, jak pokazuje życie, nie są gwarantem bezpieczeństwa. Potrzebny jest jeszcze rozsądek i ostrożność.